W tej dyskusji w Polsacie wczorajszej na temat ekologii, ochrony środowiska i czegoś tam jeszcze najbardziej charakterystyczne było stanowisko przedstawiciela Business Center Club. Ono jest właśnie bardzo takie typowe dla ludzi wielkiego biznesu. Otóż oni mają nic przeciwko walce z globalnym ociepleniem, byle rząd pokrył im straty i jeszcze trochę dopłacił. To nie jest tak, że są pryncypialnie przeciwko temu. Nie. Jeżeli podatnik im pokryje, to to wszystko, jeżeli na przykład oni muszą zainstalować dodatkowe filtry i rząd im poprzez ulgi podatkowe koszt tego pokryje, jeszcze daj Boże na tym się zarobi, to oni są jak najbardziej za, gotowi są chronić środowisko i wszystko. Nawet przeciwnie, im wyższe koszta, tym w pewnym sensie lepiej. To samo się tyczy, znaczy w wyraźniejszym stopniu, polityki państwowej. Jak Państwo sobie zwrócą uwagę, jeżeli projektowana jakakolwiek inwestycja drogowa i tak dalej, można by to zrobić taniej, ale to się nie opłaca zrobić taniej. Bo jeżeli urzędnik ma w łapówce 10% od wartości inwestycji, to im droższa inwestycja, tym większą łapówkę dostaje urzędnik i oczywiście również jak jest większa cena, to o wiele łatwiej da się tam te, jak najwięcej zaoszczędzić dla tej firmy, prawda? No bo jeżeli realny koszt jest milion i firma bierze za nią 1 200 000 z godziwym zyskiem, no to jak się wycenimy na 2 miliony, no to ona już nie musi mieć 400 000 zysków, znaczy miała 200 000 zysków, prawda, od tego, no ale z tych 400 da się więcej zaoszczędzić. I stąd im więcej rząd wyda, tym lepiej dla rządu. I powstaje taka potężny konglomerat ludzi, którzy mają interes. Są to biurokraci, politycy i jak widać przemysł, który na tym też potrafi zarobić, jeżeli tylko mu się tam, prawda, odpowiednio doszwalnuje. Jedyny człowiek, który jest stratny na takich interesach, to jest podatnik. Ale przepraszam bardzo, czy człowiek jeżdżący ulicami, powiedzmy sobie, Warszawy czy Krakowa, czy on wie, że on w tej drogiej benzynie zapłacił podatek na wbudowanie 2 razy droższego węzła komunikacyjnego niż mógłby być? Tego nie wie. W związku z czym istnieje całe grono harpi, które chcą żyć z pieniędzy podatnika, który jest na ogół niczego nieświadomy. I płatni zdrajcy, jak powiedzenie, że PZPR to płatni zdrajcy pachołki Rosji, prawda? Czyli tutaj płatni zdrajcy pachołki naukowi, bo no, w zamian za to, że ich wezmą do Kioto, wezmą ich na wyspę Bali i tam 2000 ludzi ma za darmo 2 tygodnie w czasów, gdzie gadają o ochronie środowiska, piękna okolica to Bali, prawda? Tam, gdzie wyjeżdżają, długo się płaci za pobyt. I w zamian za tę łapówkę oni poświadczają, że walka tutaj o ochronę jest konieczna, bo zginie ludzkość. I ci ludzie na nas żerują i musimy z tym skończyć.